Czemu on za każdym razem w ten sposób zaczyna walkę ostatnio, no? Ścianie. No, za szybko. O, pitta. Nie! Czemu we mnie? Okej. Kurwa, mógł do mnie iść już. Dobra, chuj, teraz przyjdzie. Powie, że nie ma Elden Ringa. Ma Elden Ringa. Na pewno ma. A może w alternatywnej rzeczywistości Paweł jest graczem Koda i lubi strzelanki na padzie. Ulubiony boss w każdych Soulsach? W jedynce chyba najbardziej. A czy pod względem walki, czy ogólnie? Bo jeśli ogólnie, to w jedynce na pewno Orsain Smog, bo to była taka walka, która była pianą i była po prostu mega satysfakcjonująca, jak w końcu się zrobiło. W dwójce chyba o dziwo Lord, a czy Steralon, bo był wkurwiający, ale też było zajebista satysfakcja, jaką w końcu wpierdoliłem. Albo Fume Knight, rycerz oparów. Któryś z tych dwóch na pewno. W trójce Abyss Watchersi. To już Soulsy z głowy. W Bloodborne Ludwig, oczywiście. No nie! Czemu nagle zmieniasz kurwo target? Fuck. Nie, myślałem, że uda mi się. W Demon Souls pewnie Flame Lurker. Bo to jest jedyna walka, która... No chociaż nie, może Tower Knight? Tower Knight albo Flame Lurker. Nie, sorry. Demon's Souls nie ma fajnej walki z bossem, tak naprawdę. Nie ma żadnego bossa, który by jakoś się, jeśli chodzi o walkę konkretnie, wyróżniał, żeby był fajny. Ale jeśli chodzi o design bossów w Demon's Souls, to chyba Penetrator mi się podoba, bo jest taki edgy badass. W Sekiro wiem, że wszystkich bossów nie biłem, bo nie miałem zakończenia szury nigdy, więc tam się pewnie bije parę innych bossów jeszcze. Ale najbardziej mi się podobał chyba Demon Nienawiści. Z tych, które rzeczywiście biłem. Zjebałem, za późno. Niepotrzebnie atakuję drugi raz. Po tym kombosie. I to chyba tyle, tak? Czy coś jeszcze jakąś grę pominąłem? Pitta. O, nic nie widzę. No musiał we mnie. O nie, nie teraz! Fuck, pizdu. Nie, pierdolę. No.
No, o, serio? Znowu? Nie wiedziałem, że w tej fazie może tego użyć. O. Okej, myślałem, że to szybko, ale jakoś się udało. O, pitta. Baba w białych włosach. W białych włosach, baba? Ta, no Lady Maria. Którą próbowałem jak ziemniak parować, ale ciężko mi to szło. I musiałem jej wpierdolić zwykłymi autoatakami. Znaczy, lekkimi atakami. Chociaż nie, w trójce chyba Gaela najbardziej lubię. Bo to jest, nie jest to jakoś mega trudna walka, ale jest ładna. Jest mega ładna i efektowna, nie efektywna, efektowna. Nie powinienem był tego robić. Amelia? Znaczy Amelia to chyba taki kurde, taki trochę zwierzaczek się z niej zrobił. Ale musiałem sobie właśnie jak Maria wygląda i rzeczywiście ma takie siwe włosy, no. Lady Maria of Astral Tower? Clock Tower? Coś takiego. Dzidom zacznij! Tu nie jest dzida! Znowu to samo robię. Nie powinienem atakować po raz kolejny. Jak tym jebnie. Nie mogę to przebiec? Nie mogę. To był test. Chciałem zobaczyć, czy mogę to odbiec po prostu, ale to trzeba zrolować. O Jezu, nie. Nie! Czemu teraz znowu go... Ja wiem. No źle, bo ja... Przestań to kombo robić. Szukałem jak się podleczyć, ale nie mogłem. Ludwik. O, Weldenie Ricard. Król Smoków jest dla mnie ładną, a czy ciekawą walką w Demon Souls. Ale jest tak chujowo zrobione. Jest tak boss, na którym w ogóle nie jest wymagany skill. Jest efektowny, jest ładny, jest duży, świecący. Ale po prostu jest wkurzający bardziej. Nie lubię bossów, które są wkurzające, a czy które są trudne tylko dlatego, że są wkurzające. Bo tam nie chodzi o twój moveset, czy o cokolwiek. Znaczy o twój movement, o tak chciałem powiedzieć. O fuck, myślałem, że już skończył. Pizdiec. Idź na chuj. Rykard też nie jest op, ale lore i cutscenka. Właśnie, no, Rykard ma bardzo fajną cutscenkę. To jest prawda. Rykard ma mega fajną cutscenkę. Gdybym na przykład miał sortować sobie bossy po tym, jak je lubię, na przykład po soundtracku, to bym pewnie jeszcze inaczej to ustawił. Ale musiałbym sobie niektórych bossów soundtracki przypomnieć. Na przykład, Bloodborne bym powiedział, że Ludwig tak samo. Ale pamiętam, że mega mi się podobał też soundtrack z Żyjących Porażek. I parę innych też.
O, pitta! No, fuck, okej, okay, to jest szybsze niż myślałem. No, czemu wyłączyłem traki? O nie, okej, są meczyki. Okej, nie jestem pod ścianą. Fuck. Jestem w pizie, bo jestem teraz pod ścianą. Daj mi się podleczyć! Kurwiu! O nie! On, jak zaczyna się ta druga faza, robi się dużo bardziej agresywny. I po prostu ja się zaczynam gubić. Czekaj, bo wy tam napisaliście, kurwa. Nie mogę zobaczyć czatu, bo za dużo tego było tekstu. Jak ktoś pisze na telefonie, zobaczymy, że bla bla bla. Limit dostępnych projektów, co? Miss Polonia, co? Aha, samo się napisało, klikałeś automatycznie. Okej. Okay. Znaczy pamiętaj, że to często przyjmuje wiadomości, które wcześniej też napisałeś. Okej. Okay. Puść mu za Zudwiga. Puść mnie do zabijania bossu. Tak, chciałem trochę bardziej agresywnie zagrać, ale nie ma sensu. Nie potrafię jego movesetu. To wolisz Podlasie czy Śląsk? Nie, no Podlasie. To dziwne pytanie. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy Śląsk, czy Podlasie. Mógłbym powiedzieć, że Dolny Śląsk, bo sam mieszkam we Wrocławiu. Ale to tyle. Puszczaj Ludwiga. Dobra, potem możemy puścić. Czemu on nie chce zacząć dzidą nigdy na początku znowu, no? Wcześniej zaczynał tyle razy dzidą walkę. Nie, nie tak, co? Zjebałem przyciski, kurwa, jak ziemniak. Fitta. Okej, tak myślałem. Nie, nie teraz! Fuck, I am dead. Nie umarłem, nie umarłem, nie umarłem. No nie, znowu dzidy, come on. Spear of the Church. Stained by my curse. Such shame I cannot bear.
czemu nie mogę się podleczyć? Daj mi się podleczyć! On w tej fazie po prostu się nie daje podleczyć. Nie ma kurwa opcji. O, teraz dziękuję, kurwa. Bażanta 9 stopni i Kung Fu Panda 360 i kurwik leży. Dobra. Tutaj jest potrzebny najlepszy soundtrack sosów. Ludwig. Holy Blade. Hole. Napisałem hole. Ole. Ole Blade. Ludwig Ole Blade. Od początku. Patera. Watch this. To jest ta energia, której potrzebowałem. Ale to musi być muzyka z drugiej fazy. To musimy przesiedzieć. Dajmy jeszcze głośniej. Chociaż nie wiem jak drop, jak być drop, czy mi uszu nie rozjebie, ale... To jest druga faza, wiem, że to jest druga faza, w sensie muzyki, ale... Nie puszczę Mike'a Montana. Nie ma opcji, ale trochę mi rozpiedala uszy, więc troszeczkę ściszę. O, i teraz. Wypierdalaj! Boże! Jak niektóre kombosy robi i łączy jeden z drugim, to są tak wkurwiające. Ja po prostu próbuję jedno kombo się roluje w jedną stronę, inne kombo się w inną stronę roluje i mi się miesza, jak on zaczyna je kombić kombosy. Giorgio, proszę cię. No, przestań. Ale no, wracając do bossów na przykład, to... Zafajdany szczyl, o! Tak uwielbiam takie określenia. Które nie są jakieś... brzydkie, nie są przekleństwami. Ale mają swój wydźwięk. Dokładnie. Ale wracając właśnie do bossów. To ja nie wiem, jaki boss mi się najbardziej podoba w Elden Ringu. Na pewno największą satysfakcję mi sprawiło zabicie Maleni w końcu. Ale to głównie dlatego, że po prostu się tak długo z nią męczyłem na tym... Bildzie pod siłę, pod wielkie brony.
masz tyć opóźnienia, około 5 sekund z obrazu do dźwięku. Ale na streamie? Zrób refresh. Bo to może jest... Ja nie mam jak zmienić. Zrób refresh streama, bo może to u ciebie. Pół sekundy. Umiesz upłynie streama, no właśnie mówię. Nie ma opcji, żeby u mnie się zrobiło nagle opóźnienie. Zrób refresh. Odbierz stronę, F5 spamuj. Kurwa mać! Była taka piosenka Queena. I'm getting slightly mad. I tak się właśnie czuję. Trochę się wkurzam. Powoli. Ale powoli. Dobra, ostatnia próba z muzyką z Ludwiga. Bo już trzeci raz się piosenka zapętla. Zacznij normalnie tą walkę. No nie mógł, nie mógł. Szybko. Oh, fucking hell. Nie lubię, jak tak szybko to używa. Znaczy szybko, on chyba to używa, jak wbije mu się około 20% HP. Dobra, trochę wykorzystałem samony. Oh, fuck, dobra, jedniemy mu raz i spierdalam. O nie, żebym się koniecznie z tym... Kogo on bije? Oho, już wiem kogo. O, okej, to nie było we mnie. Fuck, o, fuck. Dobra, koniec Ludwisia. W ogóle, czy pamiętacie, czy nie jesteście aż tak starzy, żeby pamiętać bajkę Świat według Ludwiczka? Pójdź po mnie, coś bo nudne. Jak ci się nie podoba, to możesz wyłączyć. Ja po prostu chcę zabić tego bossa. A pójście po mnie wcale nie będzie ciekawsze, bo będę ginąć 15 razy po drodze. I nawet nie wiem, gdzie jest, więc musiałbym googlać. Okej, to było nie najgorsze. Miałem nadzieję, że poleci na moich ziomków, a nie na mnie! Fuck! Kurwa, czemu on się obraca w ich stronę, a idzie do mnie? Uwaga, niepojęta osoba. Może sobie picie zostawię na drugą fazę? Co, będzie Zida? Nie będzie Zida. No i źle, za mało. Nie rzucaj Zidom. Okej. Okay.
Okej. This is good. O nie wyjść żaden. Żadne picie. No nie, czemu znowu to? Fuck. To kombo się mocno zmienia między tymi dwiema fazami. Kurwa mać! W pierwszej fazie to kombo wygląda trochę inaczej, ma jeden atak mniej i ma weird winda jakiegoś dziwnego. Niskokwalifikowany pracownik. Pierwsza faza była fajna, było okej, naprawdę było dobrze. Nawet fajnie udało się, żeby ci jebani żołnierze przyjęli trochę agro, więc ja mogłem mu trochę bardziej wpierdolić. Ale w drugiej fazie ciągle się gubię, nie wiem co się dzieje. Duma, muzyka z Ludwigiem kozak jest. Nie. Lubię muzykę z Duma, lubię muzykę z Ludwiga, ale ten remix, znaczy ta przeróbka, bo to nie jest remix. Ta przeróbka jakoś mi nie podchodzi, jeśli mam być szczery. Bo szukałem któregoś razu na tym, na Spotify właśnie oryginalnej muzyki Ludwiga, ale jest tylko z podstawki niestety. Soundtrack na Bloodborne'a. A ta wersja Dumowa jest jako Ludwig, ale nie ma zwykłego Ludwiga niestety. Czemu Gido mnie zaczniesz? Chujku. Nienawidzę cię. Ja jebę. Idealny moment na pizzę. No właśnie nie podchodzi mi. Znaczy muzykę z Duma to bym bardziej do industrial metalu porównał. Jeśli już, ale no. Znaczy jest nie jest zła, powiem tak. Jeśli miałbym do wyboru na przykład słuchać to co u mnie w biurze dziewczyny puszczają, to bym wolał cały dzień kurwa słuchać tej muzy z... Znaczy tego, tej przeróbki Dumo Ludwiga. Bo ona nie jest zła, ona jest fajna, ale po prostu wolę oryginał. Ale o nie, miałem nie pić. Miałem w drugiej fazie pić. No nic. Czemu Gido mnie zatkniesz kurwo walki? Chuju. On już chyba od 10 prób. O, tą Gido masz zacząć walkę gnoju, a nie teraz. O, myślałem, nie jestem. O, fakt, to jest zdolny, prawda? O dziwo. Nie. Ja jedę. O nie. Okej. No i patrz! On nagle się na mnie przerzuca. Kurwa, bije ich i nagle robi. Kurwa, 360! Matrix, kurwa, Neo, omijanie, cool! I wpada we mnie. Do muzy solo trzeba zrobić nową kategorię, w oryginale czyli ten horror postaci i tragedię Ludwiga. No właśnie, dokładnie, to jest to. Mi się najbardziej podoba to, że to jest... Znaczy o teorii muzyki mogę mówić dużo, ale to brzmi jak muzyka klasyczna. Muzyka generalnie Bloodborne'a. A muzyka klasyczna ma w sobie, znaczy metal, taki może nie współczesny, ale ogólnie metal się bardzo mocno wywodzi od muzyki klasycznej. I ma podobny vibe. I powiedziałbym, że mimo tego, że w muzyce z Ludwiga nie ma gitar, nie ma przesterów i tak dalej, ta muzyka jest dużo bardziej metalowa niż połowa współczesnych zespołów metalowych. Ja pierdolę. I na przykład jakbym puścił to komuś, że tak powiem, normalnemu, kto słucha jakichś tam popów i innych głupotek, to by powiedział, Boże, ta muzyka jest straszna. Ale nie pod tym względem, że jest brzydka czy coś, tylko po prostu trzeba specyficznego gustu, tak mi się wydaje, żeby to się podobało. Znaczy gust jak gust, każdy ma swój, nie? Ale no. O, pięknie.
Okej, okay, to ja zjebałem. Nie, czemu rzucasz we mnie? No nie! O, tego ci brakuje w większości soundtracków z Eldena? To poczekaj w takim razie. Bo mi ten soundtrack bardzo mocno zapadł w pamięci, jeśli chodzi o Elden Ring. Za Radagonem. A czy Radagon to jest ten sam soundtrack, co jest w main menu tak naprawdę, tylko że z większym pierdolnięciem. Ale jest cudowny oczywiście. Ale to co leci teraz. To mi tak mega... A czy to jest pierwsza faza jak na razie? Ale jak druga faza wjedzie, to jest mega dobre. Dziękuję. Za każdym razem jak ten atak mi trafi, to ja po prostu go spierdalam. Randomową? Nie powiedziałbym. Nie. Po prostu może się nie wsłuchałeś. Bo to co leci teraz, to jest Godrika i to mi się tak mega wkręciło. Jest tak mega chaotyczna. Jeśli chodzi o chaos w tym soundtracku z Godrika, to on jest jak dla mnie na poziomie Bloodborne. To jest druga faza. We mnie? Znowu ujebały... Może ich nie będę przyzywać. A może będę.